W niedzielę 11 września w malowniczych przestrzeniach chorzowskiego skansenu miała miejsce 6. edycja Slow Festiwalu. Ruch slow to odpowiedź na zabójcze tempo współczesnego życia, pracy, a nawet zabawy. Tak bardzo pędzimy w tym życiu, wszystko się tak rozpędziło, ludzie biegają, są zapracowani, więc musiała powstać jakaś alternatywa i cała ta ideologia się zrodziła właśnie na takie właśnie potrzeby. Także festiwal nasz odbywa się też w takich klimatach. Mamy kuchnię wegetariańską właśnie przygotowywaną tutaj na miejscu. Nie ma żadnych fast foodów, nie ma właśnie tego wszystkiego, co mamy na co dzień. Od rana odbywają się koncerty, warsztaty. Mieliśmy do tej pory tutaj warsztaty, pokazy właściwie żywieniowe z biobazaru. Dzieciaki malują ślimaki na kamieniach. Mamy bibliotekę z Katowic miejską, która też tutaj taką fajną czytelnię zorganizowała podsówką. Jest kiermasz książek, mamy tutaj wystawców lokalnych. Dzisiaj jesteśmy na Slow Festiwalu z czytelnią Podsówką, która jeździ z nami zawsze na imprezy plenerowe. Czytelnia Podsówką to są wysmakowane książki z naszego księgozbioru bibliotecznego, które polecamy serdecznie osobom, które do nas przychodzą. Można wspólnie poczytać na kocu rodzinnie. Wszelkie zabawy kreatywne związane ze słowem, czyli basen literacki, różnego rodzaju gry jak memory śląskie, które razem z dzieciakami gramy, także zapisywanie słów w różnych językach i wyszukiwanie liter i tym podobne różne rzeczy, więc jest całkiem sporo. Sporym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dotyczące dzikich roślin jadalnych w przestrzeni miasta. Wokół nas, w przestrzeni miejskiej, jest mnóstwo roślin, których nie doceniamy, które nazywamy chwastami, a tak naprawdę są dość wartościowymi roślinami użytkowymi, często jadalnymi. Można by je nazwać pysznymi chwastami albo jadalnymi chwastami. I nawet taka koniczyna, którą mijamy, biała czy różowa, może być świetnym dodatkiem do sałatek. Możemy na przykład bluszczyk kurdybanek. Nie każdy wie, jak on wygląda, ale można się dowiedzieć po nazwie. Może być dodatkiem do nabiału, do zapiekanek, podobnie jak podagrycznik, który pewnie znany jest ogrodnikom jako uciążliwy chwast. Jak oswoimy, jak przyzwyczajemy się do niego, może być dla nas źródłem suszu na herbatki albo jako świeży dodatkiem do zup. Wokół nas jest mnóstwo roślin, które zapomnieliśmy używać, mimo że jeszcze nasi dziadkowie i pradziadkowie używali ich bardzo powszechnie. Mamy od początku stałą publiczność, która nam dopinguje. To są ludzie, którzy byli wtedy dla nas obcymi ludźmi, teraz są właściwie naszymi przyjaciółmi, wspierają nas sami, uczestniczą w warsztatach, prowadzą te warsztaty. Dzisiaj właśnie kolega, który tak naprawdę był na pierwszym, drugim i kolejnym festiwalu, poznaliśmy się w ten sposób, dzisiaj prowadzi ten festiwal. Jest to też troszeczkę taka oddolna inicjatywa właśnie, że ludzie, którzy przyszli jako widzowie, dziś uczestniczą jako właśnie ci, którzy mogą coś dać publiczności. Slow Festival odbył się już po raz 6. Do tej pory wydarzenie organizowane było w Rosarium w Parku Śląskim oraz w Goleszowie obok Cieszyna. Pomysł zrodził się u nas w pracy w Domu Kultury Batory w biurze, bo sami pędzimy impreza za imprezą, ciągle coś się dzieje, no i każdy tylko właśnie tak narzeka, że brakuje tego czasu, żeby się zatrzymać i spowolnić. No i nagle taka lampka się zapaliła, to zróbmy taką imprezę. No i to był właśnie strzał w dziesiątkę, bo zarówno dla nas właśnie była to chwila wytchnienia, a okazało się, że ma to właśnie swojego odbiorcę i ludzie są zadowoleni. La 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 la. Cofanie jest bardzo proste, aczkolwiek można też wylądować w rowie. Jakieś 400 kilo, jakieś 400 kilo, jakieś 400 kilogramów. Ha!